Polskie Radio Białystok. Idąc tutaj, zastanawiam się, co mam po takim spotkaniu powiedzieć. Jest to naprawdę bardzo ciężkie. Po ostatnim tygodniu, gdzie euforia po bardzo dobrym spotkaniu zapanowała w Białymstoku, teraz musimy przepchnąć gorycz porażki. Ciężkie porażki, bo jednak tych sytuacji do strzelenia bramki mieliśmy mnóstwo i przede wszystkim te dwa rzuty karne, które nie zostały wykorzystane. Ciężko mi też się odnieść oczywiście do całego spotkania z tego względu, że zawodnicy zostawili mnóstwo zdrowia. Widać było zaangażowanie w ich poczynaniach, także ich determinację i ja mogę im tylko za to wszystko podziękować, za całą tą rundę. A druga rzecz, szkoda tych wszystkich sytuacji, które mieliśmy. Jak to mówią, z nieba do piekła, kolejne doświadczenie w karierze, w przygodzie trenerskiej. Dlatego też podchodzę do tego bardzo spokojnie. I tyle. Dziękuję trenerze. Czy są pytania? Ja bardzo proszę. Gdybyś Rafał podsumował może to jesień. To w sprawie byłych wiadomo, prowadziłeś, ale 9. miejsce bliżej do statystykowego niż do czoła tabeli, to zakładam, że inaczej wyobrażałeś to sobie tej jesień. Znaczy jesień na pewno nie była jakaś tak ustabilizowana. Przeprowadzaliśmy lepsze mecze z gorszymi i brakowało takiej serii zwycięstw, która po pierwsze podbudowałaby zespół, po drugie podniosłaby zdobycz punktową, a niestety podczas tej jesieni było naprawdę różnie. Druga rzecz, bramki, które traciliśmy czasem w kuriozalny sposób, powodowały podcięcie skrzydeł zespołowi, a choćby nawet takie mecze jak dzisiaj, gdzie można powiedzieć, że na własne życzenie troszkę za wysoko, ale jednak przegrać. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Bo co dalej będzie z drużyną, w sensie kto przyjdzie i tak dalej pewnie? To już będzie, pewnie jak przyjdzie nowy trener, on będzie decydował o kształcie drużyny. Nie wiesz, pewnie. Pewnie wybierz się dowiedzieć. Dziękujemy.